5 zaskakujących powodów, dla których powinieneś jeść winogrona. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego winogrona są uważane za super pożywienie? Jeśli tak, nie jesteś sam. Oczywiście najpierw powinieneś wiedzieć, że winogrona są niesamowite. Tak, jedna garść dziennie może odstraszyć lekarza. Te słodkie, soczyste owoce, zwłaszcza czerwone i fioletowe winogrona, są pełne witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, które mogą podnieść ogólny stan zdrowia na wyższy poziom. Dla tych, którzy mogą nie być tego świadomi, winogrona mogą pomóc w leczeniu wszystkiego. Od niestrawności, przez zaparcia, po zaburzenia czynności nerek, migreny i nie tylko. W rzeczywistości winogrona mają zdolność obniżania ryzyka zawału serca, chorób serca i udaru mózgu. Mając to na uwadze, sprawdźmy 5 najważniejszych powodów, dla których powinieneś codziennie jeść winogrona. Numer 1. Niższe ryzyko cukrzycy. Po pierwsze, winogrona są pełne silnych przeciwutleniaczy wzmacniających odporność, z których jednym z nich jest resveratrol. Tak, resveratrol w większości może pochwalić się zdolnością do obniżania poziomu glukozy we krwi u osób z cukrzycą. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie winogrona powstają jednakowo. Tylko pamiętaj, aby trzymać się czerwonych lub fioletowych winogron, jeśli chcesz cieszyć się leczniczymi właściwościami resveratrolu. Numer 2. Winogrona są świetne dla serca. Martwi się o swoje zdrowie układu krążenia? A może czujesz, że twoje serce nie jest zdrowe i szczęśliwe? Tak, możesz tego nie wiedzieć, ale te owoce faktycznie zawierają związki, które mogą zrobić wszystko, od poprawy przepływu krwi, przez regulację ciśnienia krwi, po ochronę układu naczyniowego i wiele więcej. Oczywiście, właśnie dlatego umiarkowane ilości czerwonego wina od dawna uważane są za zdrowe dla serca. Numer 3. Doskonałe jedzenie przeciwzapalne. Tak, winogrona, zwłaszcza czerwone, fioletowe i zielone, zawierają również szereg przeciwutleniaczy, w tym resveratrol i flawonoidy, które są naładowane właściwościami przeciwzapalnymi. W rzeczywistości spożywanie zaledwie od 1 do 2 garści winogron dziennie może chronić tkanki przed reakcjami chemicznymi, które mogą wywołać stan zapalny w organizmie. Numer 4. Chroni i odmładzaj swoją skórę. Brzmi dobrze, prawda? Cóż, na pewno tak. Według niektórych badań spożywanie większej ilości winogron może chronić komórki skóry przed szkodliwym działaniem rakotwórczego promieniowania UV i wolnych rodników, które mogą powodować ciemne plamy i zmarszczki. To nie wszystko. Winogrona zawierają również witaminę C, przeciwutleniacz, który promuje syntezę kolagenu. Więc jaki jest sens? Cóż, to całkiem proste. Winogrona są idealne dla twojej skóry. Numer 5. Zmniejsz ryzyko niektórych nowotworów. Jeść winogrona, aby zabić komórki rakowe? Tak, wiemy, że to brzmi dziwnie, ale zaufaj nam, to prawda. Co ciekawe, za tę niesamowitą korzyść zdrowotną odpowiada fitochemiczny resveratrol. Należy jednak pamiętać, że przeciwutleniacz w winogronach może nie być w stanie zwalczyć wszystkich rodzajów raka. Od tego czasu udowodniono, że jest wysoce skuteczny w leczeniu raka piersi, płuc, żołądka i okrężnicy. Mam nadzieję, że ten film zachęci Cię do jedzenia większej ilości winogron już od dziś. Daj nam znać w komentarzu, czy lubisz winogrona i jakie są Twoje ulubione. No i oczywiście nie zapomnij o łapce w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.